Cześć, z tej strony Przemek Barański. Na początek poznajmy się. Jestem Przemek i robię taką inicjatywę jak testować.pl, więc z tego może mnie znacie. I ze zwianych włosów, trochę siwych, postanowiłem robić ciekawe tematy. A że wstaję wcześniej rano, chodzę gdzieś tam wcześniej rano, więc może będę coś miał do powiedzenia i może coś Cię zainteresuje. Chcę omawiać m.in. tematy, które pojawiają się na grupie testowania oprogramowania. Chcę omawiać też tematy takie lifestyle'owe związane z testingiem i ogólnym życiem i testowaniem w życiu. No i zapraszam Ciebie. Dzisiaj pierwszy odcinek. Będziemy mówić o jakości. Witaj, jest bardzo mrocznie. O, teraz lepiej. Jako tester z wieloletnim doświadczeniem postanowiłem nagrać vloga o tym, jak wygląda właśnie łączenie trochę testowania życia z testowaniem software'u i jak się w to wkręciłem. No i właśnie od tego chciałem zacząć, od takiego ciekawego przypadku, w którym w życiu testowanie oprogramowania przyniosło się, tak jakby to się wszystko rozlało na testowanie mojego życia. I zaraz możesz zapytać, a co to jest testowanie życia, tak? No testowanie życia to właśnie próbowanie takich bardzo niekonwencjonalnych czasem nawet rzeczy po to, żeby zwiększać jakość tego życia, nie? Bo jak to mówi Walkiewicz, właśnie pasja rodzi jakość, tak? Pierwsze pytanie, jakie możesz sobie zadać, taki kluczowy punkt, który wyjmujemy, czy testowanie to twoja pasja? Czy to tylko po prostu taki zawód i wyłącznie robisz to, ponieważ no, są z tego grube hajsy, nie? 15K. No i właśnie to jest ważne pytanie. No i u mnie, jak stwierdziłem, że to jest właśnie pasja, tak? Zobaczyłem, że to mi ultra kręci, no to Zacząłem szukać innych obszarów, które też mnie ultrakręcą. Oczywiście takie były, tylko teraz jeszcze bardziej przeniosłem to na poziom wyżej. Życie jako pasja, tak? I jako testy różnych rzeczy, aby znaleźć te najfajniejsze, najlepsze, najlepiej działające elementy, tak? No i może zaczniemy od bardzo prostego przykładu, czyli pasja do testowania, tak? No bo tutaj będzie pierwszy, jak to jest z tą pasją do testowania? I bardzo często ludzie zadają pytanie, ale no robię to, ale jakoś nie za bardzo mnie to kręci, no nie wiem, czy to jest to. To jest jak z miłością, o której piszę w swojej książce Stephen Covey, 7 nawyków skutecznego działania. Właśnie o tej miłości w ten sposób, że to nie jest stan, tylko to jest proces. To jest to, co robimy, to, czego się uczymy i jak wzmacniamy ten mięsień, tak? I to samo jest z tą pasją i jakością. Wiadomo, może być, że będzie nas ultra dbanie o tą jakość męczyć. Wiadomo, że może być to niekoniecznie coś dla nas. Też się tak zdarza. Ale możemy też temu dać szansę, tak? Zaangażować się w tym. Będę właśnie o tym mówił. Będę właśnie o tym mówił, o zaangażowaniu się w to, co się robi, o wzięciu jakby za to odpowiedzialności i właśnie takie jakby głęboka praca z... To nie tylko, to jest więcej jakby elementów, ale właśnie głęboka praca z jakimś tematem spowoduje, że jakby się w nim zakochamy i będzie naszą pasją. Więc tak, jest mnóstwo testerów, którzy na początku zaczynali, zresztą jak ja, tak? Nie wiedziałem dokładnie, z czym się to je, po prostu zacząłem to robić i okazało się, że to jest właśnie to. I bardzo często też będzie tak, że to nie będzie to. To okaże się czymś zupełnie nam obcym i niedobrym. I wtedy trochę smutne, bo powinniśmy zacząć robić coś, co nam jednak będzie pasją. Ale w podcaście Rafała Mazura można było jasno usłyszeć, że nie chodzi o robieniu tego, co się kocha, tylko kochaniu tego, co się robi. I tutaj połączyliśmy, wymieniłem parę fajnych osób, tak?
i połączyliśmy to w jedno. Czyli należy nauczyć się kochać to, co się robi. I tak samo można nauczyć się kochać życie i kochać też to, co się robi. I dzięki temu, jak będzie to nasza pasja, no to będzie rodzić to zaangażowanie i będzie rodzić to jakość, tak? Bo pasja właśnie rodzi zaangażowanie, a zaangażowanie rodzi jakość. No i chyba zostawiam Ci dzisiaj z tym krótkim przemyśleniem. Padło parę nazwisk. Najważniejsze, co powinieneś wynieść, jeżeli nie czujesz jeszcze miłości do tego, co robisz, aby to było Twoją pasją, aby z tego wychodziły naprawdę najwyższej jakości rzeczy, nie tylko czyste rzemieślnictwo, no to właśnie tutaj warto się nad tym zastanowić i warto pokochać to, co się robi, aby z tego wychodziły najlepsze rzeczy. Dobra, okej, do zobaczenia w następnym vlogu i jeszcze warto chyba dodać, że jest bardzo wczesna godzina i tak właśnie będę nagrywał i publikował. Na razie, cześć!